Materiał nagrany we współpracy z Epic Games. Matko jedyna, aż mi czacha dymi! Tak się, słuchajcie, wkręciłam w grę Lego Fortnite, że poza nagrywaniem, no trochę w nią sobie pograłam jeszcze, ale spokojnie, spokojnie, nie za dużo. Uspokoiłam się w pewnym momencie, żeby, wiecie, coś zostawić na filmik, no nie, żeby coś móc wam pokazać. Dodatkowo pograłam sobie też trochę w trybie piaskownicy, bo tam można, wiecie, no jakby mamy wszystko odblokowane, można sobie budować co się tylko chce. I zbudowałam sobie, wiecie, taki fajny domek z klocków Lego oczywiście. No i mogłam też zaszaleć z umeblowaniem go, bo miałam wszystkie rzeczy odblokowane. I słuchajcie, moim zdaniem wyszło to mega super. Mamy normalnie, wiecie, duży salon, jest super wyposażona kuchnia, tam nawet można zmywarkę zbudować, lodówkę, jest też łazienka, wiecie, pralka, wanna, zrobiłam całą ładną sypialnię, jest nawet też, nie wiem, jakieś takie ala biuro, czy nie wiem jak to nazwać, no gabinet, coś takiego, gdzie można pracować. Dodatkowo jeszcze ten domek jest na wyspie, która znajduje się na środku jeziora. Chyba siedziałam, słuchajcie, nad tym ze 4 albo 5 godzin, ale bardzo dobrze się bawiłam. A właśnie, i pamiętajcie, że ta gra jest całkowicie darmowa. Linka do niej macie oczywiście w opisie pod moim filmem, więc mega was zachęcam, żebyście sami spróbowali w nią zagrać, bo tam można też w nią grać ze znajomymi, wiecie? Tylko ja nie mam znajomych i właśnie nie mam z kim grać i to jest problem. Ale jak macie znajomych, to możecie z nimi pograć. No to cześć, siemanko, witam was w mojej rozbudowanej bazie. Mamy tu już naprawdę wiele rzeczy. Jest na przykład, zobaczcie, cały garaż, gdzie trzymam tutaj swój sprzęt, żeby, wiecie, nie mógł na deszczu, nie może zmoknąć. Mam też wybudowaną chałupę, ale taka na razie, wiecie, pusta stoi, nie mam pieniędzy na jej wykończenie, a raczej zasobów, są tylko łóżka i o, tutaj widzicie, zaczęłam od kuchni, no ale to kiedyś się zrobi, nie? Kiedyś się zrobi. Musimy, słuchajcie, ogólnie rozbudować dalej naszą wioskę, ulepszyć ją. Ja mam aktualnie 7 poziom, chciałabym mieć 8, ale potrzebuję tutaj surowy bursztyn, który jest do zdobycia niestety tylko w jakiś, na jakiejś pustyni, nie? Na takich rejonach suchych, suchej dolinie. Więc moja misja na dzisiejszy filmik jest taka, żeby znaleźć właśnie, no, tą suchą krainę. Zobaczymy, czy mi się uda. Najpierw sprawdźmy, czy w ogóle idę w dobrą stronę. Nie. Moja koordynacja w terenie jest nie za dobra, ale powiem wam, że i w prawdziwym życiu, i w grze mam słabą, więc wszystko się zgadza. O, tam jest jakaś tęcza, widzicie? Tam daleko. Chyba trzeba do niej biec, bo tam coś będzie. Wiecie, zawsze jest skarb na końcu tęczy. Run. To już tutaj? Tak szybko dotarliśmy? Ej, rzeczywiście, tu coś jest, patrzcie, jakaś... Ej, 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 Boże drogi! Spokojnie! Nie wszyscy naraz! Proszę się ustawić w kolejce! Na walenie tutaj mieczem. Dobra, powaleni. Ej, co to jest tutaj? Ej, czemu tam są jacyś... Ludzie, postacie? Co to jest? Tam tańczą? Czekajcie, muszę szybko schody zbudować. O nie, coś złego wybudowałam, coś złego kliknęłam, nie chciałam tego. Zwykłe schody chcę, panie. O takie, cyk. Bo tutaj trzeba się jakoś, wiecie, do nich dostać, nie? Ej, oni tu jakąś wiksę mają w ogóle, co tu się dzieje? Też chcę mieć z wami wiksę! O nie, Jesus, nawet skoczyć nie umiem. Poczekajcie na mnie, ja chcę z wami potańczyć. O wow! Ale fajnie! A nie dostanę tutaj jakiejś nagrody czy czegoś? Mogę was rozwalić? Ej, ja myślałam, że tu będzie, wiecie, jakiś prezent dla mnie. A tu niczego nie ma. Chyba że ja nie umiem tego odkryć. Taka opcja też może istnieć. Biegnę, biegnę, usłyszałam jakiś wybuch i patrzcie, co tam jest. Co to jest? Tam chyba jakiś meteoryt spadł. Czy to będzie jakiś ultra super skarb? Proszę, powiedzcie, że tak. Ojeja, to wygląda groźnie, ale dobra, wejdę w to. O co tu chodzi? Dziwne. Boże drogi! O, okej, dobra. Tu wylądowało po prostu. Mamy pełno rzeczy. O Jezus, dynamit nawet dostaliśmy. To możemy coś wysadzić. Tylko słuchajcie, no najgorsze jest to, że ja dalej nigdzie nie widzę tej pustyni. No to jest po prostu, słuchajcie, niemożliwe, no. Ja już tutaj tyle chodzę i ja nie mogę tego ciągle znaleźć. Oh my god, czy wy to widzicie, jakie tu jest pole kukurydzy? Jezus, normalne, wielkie pole kukurydzy. Te, słuchajcie, tutaj takie, o, jakby jaskinie, to do nich można wchodzić. I tam się zbiera takie jeszcze, wiecie, specjalne rzeczy, jakieś tam marmury i tak dalej, takie specjalne drewno. Tylko że nie chcę teraz tam wchodzić, bo już tam byłam i no szukam cały czas tego, no tej pustyni. Ja nie wiem, o co chodzi, czemu ja tego znaleźć nie mogę. Tam wszędzie są, słuchajcie, góry, gdzie jest zimno. Ja na te góry nie mogę tam pójść, bo zamarznę. No i to jest, słuchajcie, po prostu jakaś masakra, no. Ja już naprawdę zaraz całą mapę przeszukam. O wow, tu jest nawet, zobaczcie, mostek zbudowany, jaki ładny. Ulala, normalnie sobie można przejść przez rzeczkę, fajnie. Pół godziny później. O mój Boże, chyba znalazłam, oh my god. Te skały, słuchajcie, zobaczyłam w oddali i one mi takie się dziwne wydały, bo nigdy wcześniej ich nie widziałam i patrzcie. Jest! Ale to w ogóle nie wygląda jak pustynia, to wygląda jak coś bardzo strasznego i czerwonego. O matko, dobra. Czekajcie, trzeba tutaj się... Boże drogi, jak mnie walną! Trzeba się pozbyć, słuchajcie, tych potworów. Ale czekajcie, spróbujemy uwalić tutaj tego kaktusa szybko. A! Oj, to nie tym, to czekajcie. Czym? Siekierką chyba. Też nie? Nie mogę nic rozwalić? Za słabe mam narzędzia? No nie gadajcie, to po co ja tu tyle biegłam i nic nie będę mogła? Z tego ogólnie co pamiętam, to ja, żeby zrobić sobie taki naszyjnik, który będzie mi chronił od zimna, czyli będę mogła wtedy pójść w zimny teren, muszę tutaj uwalić takie skorupiaki. O właśnie te, chyba 3 albo coś takiego muszę mieć. Dobra, pomóż mi, dawaj go! Póki nie umieram z gorąca. Dobrze. Nie wiem teraz, czy miałam 3 je zdobyć, czy 4, czy ile. Nie mam pojęcia. Spróbujemy, słuchajcie, trochę tutaj pochodzić. A co to jest? Gejzer. O, jeez! No tak, logiczne, gejzer, nie? Dobra, gdzie są te skorupiaki, kiedy są potrzebne, no? O, dobra, jest kolejny. I tam jeszcze jeden. Super, dobra. To chociaż moja wyprawa, wiecie, na coś się przydała, no nie? I nie uciekaj! Ach. Chodź tu, wilku! Gdzie uciekasz? Dawaj, chodź! Na pyrkę cię! No co on robi? Te wilki zawsze atakują, a nie uciekają. Te pustynne są jakieś tutaj mądrzejsze, czy o co chodzi? Oj! Ej, w ogóle ja mam mało serduszek! Ojeja! Ojeja, ojeja! Co wy na to, żeby spróbować rzucić się tutaj na tych ziomeczków? A to są zwykłe kościotrupy! To tam jazda z nimi! Oj! Boże! O Boże, tam dynamit jeszcze był! Dobrze, że tam nie stałam! A bo to ten jest jakiś... rzuca dynamitem! Jezus, jeszcze do mnie brat dzwoni! Co, Adrian, co? Bo... poczekaj, bo ja gram tutaj, no! Nagrywam Lego Fortnite, co chcesz? Dobra, jeśli chciałem zapytać, czy jakiegoś pada nie zabierałaś z domu, albo czy ty nie masz do komputera jakiegoś pada. Pada? No. Mogę mieć coś w szafie, no! Matko, jedyna 2,5 serduszka tylko. A w ogóle chyba jakbym padła, to wtedy, wiecie, tracę chyba wszystkie itemy, w sensie tutaj one, wiecie, wypadają, nie? Dobra, mamy, słuchajcie, tą skrzynię. Zaraz ją otworzymy. i sprawdzimy, co tam jest. Bo jednak ta walka była taka, no, trochę twarda. Powiem tak. Średnie te rzeczy tutaj. Tutaj do tej ognistej jaskini to wrócę kiedyś, bo teraz na pewno jestem za słaba. Ja tam sobie coś, wiecie, trochę czytałam właśnie w internecie, to właśnie tutaj ponoć ta jaskinia jest najcięższa, więc lepiej by było pójść do tej zimowej. 5 minut później, słuchajcie, biegnę sobie beztrosko, dotarłam do jakichś wybrzeży tutaj i zobaczcie, co tam chodzi. Patrzcie to. O Jezus, na pewno się do tego nie zbliżam, słuchajcie, na pewno nie. Matko jedyna, jakie to było wielkie i straszne. Tu mamy w ogóle palmę. Czy mogę uwalić palmę? Dostanę za to coś innego niż drewno? Ej! Ja zaraz umrę! Nie. Jezus Maria, te małe główienka mnie zaraz uwalą. Jak stąd się wydostać? Ja nie chcę tu być już. Nie chcę tu być, nie. Chcę stąd uciekać jak najszybciej. Pół godziny później... Matko jedyna, nareszcie w domu! Boże, czuję się, jakby mnie tutaj nie było chyba z tydzień, nie? Serio, nie spodziewałam się, że ta mapa jest tutaj taka wielka. To jest po prostu jakaś masakra, że to trzeba tyle iść. W sensie fajne, nie? Bo szybko się nie znudzi, jest dużo do odkrywania rzeczy. No i czekajcie, tu mam surowy bursztyn. Klejnot, który może znaleźć na wydmach w Suchej Dolinie. Ja w końcu nie wiem, czy my byliśmy jednak w tej Suchej Dolinie, czy nie. Czy może tam, gdzie był ten duży stwór, to wybrzeże, to może to była Sucha Dolina. Powiem wam, ja muszę to za chwilę sprawdzić, gdzieś o tym poczytać. Dobra, i czekajcie, tutaj gdzieś można było ten naszyjnik na zimno zrobić. Czy ja go mogę zrobić? Czy mi to wystarczy? Talizman zimnej krwi. A nie, to jest, gdy robi się zbyt gorąco, zachowaj zimną krew. Czyli on jest, jak mi będzie ciepło, to nie będzie mi ciepło, tylko będzie mi zimno. Czyli słuchajcie, mogę go zrobić, bo chyba wszystko mam. Wow. O nie, właśnie sobie coś uświadomiłam. Bo mi, słuchajcie, nie dawały spokoju te kaktusy, których nie mogłam rozwalić. I zapomniałam, że ten stół rzemieślniczy można ulepszać. I ja tego nie zrobiłam i dlatego nie mogłam ich rozwalić, ale czekajcie. Tu są potrzebne te piaskowe skorupy i ten piaskowy pazur. Dobra, ja już myślałam, że moja cała wyprawa była na nic, a jednak nie była na nic, jednak była potrzebna. Dobra, musimy w tym momencie zrobić marmur i zaraz sobie tutaj ulepszymy nasze sprzęty. O matko, już wiecie, już prawie płakałam, nie? Że taki kawał drogi szłam i w ogóle po prostu niepotrzebnie. To by było najgorsze. Chyba już się wszystko zrobiło. Zbieramy to. Oj, nie! Jezus Maria, no! Nie rozwalaj tego, Aga, sobie. A, ekwipunek pełny, matko jedyna. No i co ja mam? Gdzie ja mam coś schować? Nie mam miejsca. Dobra, tu jeszcze jakieś jedno miejsce się znalazło. Dawać mnie tu ten marmur. Dobra, ulepszmy to. O, ale nie wal w to znowu! No, dobra, ulepszone, słuchajcie. I mamy... kilof. Kij z elasto drewna? A gdzie ja mam to zdobyć? Nie wierzę w to, żeby zrobić tą siekierę, która będzie rozwalała kaktusy. I tak jest potrzebny bursztyn. Czyli i tak muszę się tam znowu wrócić. I znowu nie będę mogła rozwalić kaktusów, tylko muszę uzbierać ten bursztyn. Nie wierzę! Czyli jednak moja wyprawa poszła i tak na marne. Niemożliwe to jest. Wpadły nam tutaj jeszcze jakieś nowe rzeczy. Krosno, czyli będę mogła chyba jakieś, wiecie, robić materiały. I stanowisko esencji. No, tylko nic sobie teraz nie wybudujemy, bo to elastodrewno potrzebuje, a to elastodrewno... nie wiem, gdzie jest do zdobycia. Czyli wychodzi na to, drodzy widzowie, że ta jednak wyprawa była, no, troszeczkę niepotrzebna. Tyle szłam godzin i nocy i na darmo, więc zostawcie im dużo łapek w górę, żebym chociaż mogła się nimi nacieszyć. I papatki! Macie mój tyłek na zakończenie. Film został nagrany we współpracy z Epic Games.